Gościem radia głos jest prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Pan Szymon Gajda, witamy bardzo serdecznie. Cieszę się, że Pan Prezes uśmiecha, bo od takiego śmiesznego, zaczepnego tematu chciałem zacząć. Pojawił się taki klip pod tytułem Prawdziwy Janusz na plaży, którym przesłanie, którego przesłanie musiało bardzo zainteresować ludzi, bo dotarło do chyba już ponad miliona odbiorców. Zgadza się. Jaki cel był tego i co przedstawia? No, Wojewódzki Fundusz, m, po raz kolejny można powiedzieć, bo to już jest e, jedno z wielu działań, które podejmowaliśmy przez ostatnie lata, e, prowadzi kampanię przeciwko śmieceniu e, w miejscach, które odwiedzamy turystycznie. No, to nie tylko chodzi o plaże, no wprawdzie e, nasz e, film skupia się na plażach. Ale wiemy dobrze, że te miejsca turystyczne są różne. Zostawiamy śmieci, niestety, i nad jeziorami, i w lasach, w parkach, w miejscach, które odwiedzamy, z których korzystamy, odpoczywając, zwłaszcza latem, ten, to zjawisko się nasila. No i niestety przez wiele lat prowadzenia różnych działań edukacyjnych mamy wprawdzie wrażenie, że świadomość społeczna, rośnie. To zresztą sukces tej kampanii i to, że bardzo wiele ludzi polubiło, przekazało dalej, rozmawiało chętnie na ten temat, to jest najlepsze świadectwo tak naprawdę. Ale też wiemy, bo mamy sporo danych na ten temat, że ilość śmieci w miejscach turystycznych nie maleje. Z trójmiejskich plaż co roku zbieramy, zbieranych jest, kilkaset ton odpadów. To jest ogromna ilość. To są głównie odpady szklane i plastik. I ta ilość niestety nie maleje. Trzeba więc działać edukacyjnie, na pewno. To trafia to jest język młodzieży, taki, taki klip, taki filmik. To prawda, to jest język młodzieży, bo młodzież jest, można powiedzieć, dzisiaj na. W pewnej forpoczcie działań ekologicznych. Młodzież jest najlepiej wyedukowana, bo w szkołach już od dawna prowadzi się działalność tego typu edukację ekologiczną, i młodzież jest tym bardzo mocno zainteresowana. Ale też liczymy na to, że poprzez młodzież, poprzez młodych ludzi. Uda nam się też dotrzeć do starszych, bo doskonale wiemy, jak nasze dzieci potrafią nas przekonywać do różnych rzeczy. Działalność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska to olbrzymi zakres takich propozycji, które pomagają w tym, na, tym najniższym poziomie w środowiskach uwrażliwiać na tą zdrową ekologię, szacunek dla natury i tego, co Pan Bóg stworzył. Tak jest, to prawda. Takich działań prowadzimy bardzo dużo można powiedzieć też w różnych obszarach i na różnych poziomach w naszych, wśród naszych priorytetów jest ochrona powietrza wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska realizujemy program Czyste Powietrze, niedawno w nowej odsłonie, nowej edycji Czyste Powietrze w Plus dzięki temu programowi każdy może Pozyskać środki na termomodernizację, na wymianę okien, do cieplenia, przygotowanie się do zimy, ale także na wymianę źródła ciepła z, z tak zwanego kopciucha, na pompę ciepła, na piec gazowy, na różnego typu inne, ekologiczne, albo mniej emisyjne źródła ciepła. Trzeba więc dobrze wczytywać się i tu kierować swoje. Zainteresowanie bezpośrednio do funduszu, czy jeszcze jakieś instytucje to wspierają, partnersko traktują? Też współpracujemy z gminami, dlatego można również poszukiwać wsparcia w gminach, ale można też kontaktować się bezpośrednio z funduszem. Z doświadczeń, z badań, z monitoringu tej sytuacji ekologicznej w województwie, czy mamy takie bardzo, bardzo ciemne plamy w województwie pomorskim? Mamy, czy to miasta po prostu, a może niekoniecznie. Mamy trochę ciemnych plam jeszcze. No Gdańsk, na przykład, y, słynie z szadułek, y, które cały czas no, wprawdzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wspiera budowę spalarni śmieci w Gdańsku, i to będzie duża zmiana dla Gdańska. Mamy nadzieję, że ta inwestycja zostanie zakończona z sukcesem. Um, dzięki też um, finansowaniu, dzięki ogromnym środkom, które są przeznaczane z, um, z, za pośrednictwem i z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, no bo tam tak naprawdę um, emisja um, gazów um, wysypiskowych powoduje, że no, życie jest trudne w okolicy szadułek, um, a wiemy też, że wielu mieszkańców było wprowadzanych w błąd w ten sposób, że za chwilę wszadówki w ogóle przestaną funkcjonować, że tam spokojnie można mieszkać. No niestety tak już od wielu lat trwa ta sytuacja. Um, no mamy nadzieję, że dzięki tej inicjatywie um, to się zmieni. Ale to jest na pewno ciemna plama. Dużą rolę odgrywają chyba ci poszczególni mieszkańcy, poszczególne gospodarstwa domowe. Jak to wygląda? Czy popierają Państwo na przykład tworzenie, budowanie oczyszczalni przydomowych dla indywidualnych odbiorców? Zdecydowanie popieramy wszelkie działania każdego indywidualnego obywatela naszego kraju. Naszym zdaniem ochrona środowiska jest zjawiskiem systemowym i naszym zadaniem jest tak naprawdę zaangażowanie jak najszerszego kręgu osób zainteresowanych, zaangażowanych w ochronę środowiska. I jak najbardziej popieramy budowę oczyszczalni przydomowych. W ogóle trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o kwestie związane z kanalizacją, ze stosowaniem chociażby zbiorników, w których, które są szczelne. To już spowodowało ogromne zmiany, pozytywne zmiany dla środowiska. W latach 90. pamiętamy bardzo dobrze, wiele jezior w naszym województwie było przenawożonych. To zjawisko eutrofizacji było nieznośne po prostu. W tej chwili jest dużo lepiej. Zdarzają się jeszcze takie jeziora, które są bardziej zanieczyszczone niż inne, ale naprawdę zmiana jest. Potężna. Dlatego każda inicjatywa, każda inicjatywa dotycząca odpadów, dotycząca emisji gazów cieplarnianych, dotycząca oszczędzania żywności, nie marnowania. Czy żywności. także zbierania wody deszczowej? Zbierania wody deszczowej, oczywiście, tutaj też wspólnie z Narodowym Funduszem realizujemy program Moja Woda. Gdzie można, można było dostać dofinansowanie na zbiorniki na deszczówkę do 5000 zł. To też jest cenna inicjatywa. Mikroretencja, mała retencja wody też jest bardzo ważna. Żyjemy w czasach, kiedy klimat się no, bez dwóch za nią ciepla, więc wody jest coraz mniej. Zwłaszcza tej wody, którą wykorzystujemy na cele gospodarcze, do podlewania. Roślin. Chcemy mieć piękne ogrody, zielone. Woda z wodociągu kosztuje, a oprócz tego zdecydowanie bardziej ekologicznie jest mieć własną wodę z deszczówki. Trzeba więc zaglądać do, do propozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. No ciągle jeszcze mamy sporo tych, tych dachów azbestowych, prawda? Tak, zgadza się. Też realizujemy program w tym zakresie. Poprzez gminy, które z nami współpracują, można uzyskać dofinansowanie na zdjęcie, na utylizację dachów azbestowych. No mamy świadomość, że w tej chwili może być to bardzo trudne dla wielu podjąć taką decyzję, bo zbliża się zima wielkimi krokami. Obawiamy się tej zimy. Na pewno priorytetem będzie dla nas docieplanie mieszkań. Na pewno priorytetem dla nas będzie oszczędzanie energii, oszczędzanie pieniędzy, bo taką mamy niestety sytuację, która jest od nas całkowicie niezależna, więc też no, spodziewamy się, że pewne działania, takie jak właśnie usuwanie azbestu, mogą wyhamowywać. Natomiast mamy też nadzieję, że to jest sytuacja przejściowa, że to się zmieni i że będzie można wrócić do tego procesu, który jest bardzo ważny. Mamy więc wiele tematów. Chcemy żyć zdrowo, bezpiecznie, czysto. Zaglądajmy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska będzie nas wspierał. Pan prezes Szymon Gajda, bardzo naszym Dziękujemy serdecznie, wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Szczęść Boże.